Czy masz świadomość? My, mieszkańcy Łodzi, nie wyrażamy zgody na budowę spalarni śmieci, tak zwanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zlokalizowanej przy ulicy Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi w EC4. Petycja Stop Łódzkiej Spalarni. Protestowało około 80 osób z transparentami spalarnie, walczymy o prawdę oraz tabliczkami spalarnia śmieci równa się chore dzieci, stop spalarnie śmieci na Widzewie Wschodzie, rady na odpady, spalarnie, uwaga, dioksyny. Spalarnia w Łodzi, śledztwo prokuratury, wyrok sądu, tygodnik spraw obywatelskich. Wobec podniesionych zarzutów wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Fragment skargi kasacyjnej Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Od razu nie będę ukrywał, z Piotrem się znamy, więc nie będę tutaj panował. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Piotrze, co zawiera skarga kasacyjna dotycząca planów budowy prywatnej spalarni w Łodzi, którą złożyło Towarzystwo na Rzecz Ziemi, któremu szefujesz, do Naczelnego Sądu Administracyjnego? No, w tej skardze podnosimy trzy takie kluczowe zarzuty. Ta skarga jest złożona na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który utrzymał w mocy pozwolenie na budowę spalarni wydane przez wojewodę łódzkiego. Bo ja tutaj się tylko wtrącę dla tych, którzy nie kojarzą tematu. Sprawa spalarni w Łodzi ciągnie się już od 3-4 dekad. Teraz jest już bliska jakiejś realizacji w związku z tym, że prywatna korporacja francuska postanowiła ją wybudować właśnie na Widzewie. I toczy się batalia zarówno w sferze takiej przestrzeni publicznej, ale też w sferze sądowej, żeby tę spalarnię zablokować. I stąd rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym temacie. Tak. Pierwszy zarzut dotyczy niewłaściwego, niepełnego, niezgodnego z ustawą powiadamiania mieszkańców na temat tej inwestycji. Tutaj, no nie wchodząc w szczegóły, zarzuciliśmy, że sąd się nad tym zarzutem nie pochylił, nie odniósł się do niego w sposób wystarczający. No i dlatego wnioskujemy, żeby Naczelny Sąd Administracyjny nakazał sądowi łódzkiemu, żeby jednak ten zarzut wnikliwie rozpatrzył. Drugi zarzut dotyczy tego, że dla tej inwestycji zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Taka decyzja, ona się nazywa właśnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem spalarnia odpadów, i jest na to utrwalone orzecznictwo, jest inwestycją celu publicznego. Dlatego powinna być wydana inna decyzja, naszym zdaniem, to decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czyli tutaj, naszym zdaniem, organ, no, Urząd Miasta w Łodzi popełnił błąd, wydając nie taką decyzję, jak powinien. Dlatego też no, nie powinno było być oparcie o tą decyzję wydane pozwolenie na budowę. Zresztą w podobnej sprawie w Warszawie na Siekierkach też zostały wydane przez Urząd
miasta warunki zabudowy. Myśmy się odwołali do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO uchyliło. Inwestor no, upierał się, że jednak właściwą decyzją są te warunki zabudowy, więc zaskarżył sprawę do Sądu Administracyjnego w Warszawie i sąd przyznał nam rację, że spalarnia jest inwestycją celu publicznego i powinna być wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czyli tutaj to jest istotny naszym zdaniem zarzut. I trzeci zarzut dotyczy etapowania. No to o tym etapowaniu to my mówimy od początku, że chodzi o to, że ta decyzja środowiskowa dla tej spalarni była ważna tylko 4 lata. I gdyby ona była wydana w 2010 roku, czyli już dawno jej ważność powinna się zakończyć i sprawa cała powinna już być, że tak powiem, dawno zakończona i umrzeć śmiercią naturalną, można powiedzieć. Ja rozumiem, Piotrze, że gdyby tak było, to teraz inwestor musiałby i miasto musiałoby na nowo rozpocząć cały proces i na przykład przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Tak jest. Cała procedura byłaby rozpocząć od początku, czyli od wniosku o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Natomiast no tutaj taki myk został zrobiony, przepisy na to pozwalały, że jeżeli inwestycja przebiega etapowo, ważny jest ten czas teraźniejszy, czyli jeżeli już przebiega etapowo, no to wtedy można ważność tej decyzji środowiskowej wydłużyć. No najpierw można było bodajże od 4 lata, potem 6 lat, czyli ostatecznie ona została do 2020 roku wydłużona, ta ważność tej decyzji środowiskowej. Czyli zostały wydane postanowienia o tak zwanym etapowaniu tej inwestycji. No tylko, że żadnego etapowania tak naprawdę nie było. No i my tutaj staramy się udowodnić także w postępowaniu karnym, co już tak może pomijmy, ale także w postępowaniu administracyjnym, że żadnego etapowania tutaj nie było. No tylko, że to nasza wiedza jakby, to, że my to wiemy i że mamy nawet na to jakieś dowody, jakieś dokumenty, to jeszcze nie znaczy, że jakby organ o tym formalnie wie, no bo organ się opiera o te postanowienia, które no niestety są ważne. Czyli sąd. Czyli no najpierw i wojewoda, a potem sąd, no patrzy w papiery i widzi, no są takie postanowienia, a to, że oni sobie tam mówią, że to jakaś nieprawda jest poświadczona w tych postanowieniach, czy coś jest z nimi nie tak, no to ale ja mam tutaj dokument, no i on jakby decyduje. Na razie my staramy się zakwestionować formalnie te dokumenty. Zostały złożone wnioski o stwierdzenie nieważności tych postanowień do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO tutaj uchyliło się, stwierdziło, że no nie będzie tego rozpatrywać, musimy to zaskarżyć do sądu. Sąd nakazał SKO, ten sam sąd łódzki, nakazał SKO rozpatrzenie tego naszego wniosku, no ale znowu Veolia złożyła skargę kasacyjną, no i na razie SKO się tą sprawą nie zajmie. No ale to jest takie zagadnienie wstępne i my uważamy, że zanim sąd orzeknie w głównej sprawie, czyli tego pozwolenia na budowę, no to, ta sprawa tych naszym zdaniem no, poświadczających nieprawdę, a przynajmniej jednego z nich, tych postanowień powinna zostać rozpatrzona. No sąd się do tego nie przychylił, naszym zdaniem przedwcześnie wydał wyrok. No i to jest ten trzeci zarzut,
że po prostu sąd najpierw powinien poczekać, co się wydarzy w sprawie tych postanowień o etapowaniu, a dopiero potem powinien wydać wyrok. No, zobaczymy, co z tymi naszymi zarzutami zrobi Naczelny Sąd Administracyjny. Mówisz o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, który właśnie wydał ten wyrok, a proszę powiedz, skomentuj, bo wiemy, że w błyskawicznym tempie Wojewódzki Sąd Administracyjny sporządził uzasadnienie do tego swojego wyroku. O czym to świadczy? Tak, no uzasadnienie zostało sporządzone w ciągu 12 dni. Sąd ma aż 30 dni na sporządzenie takiego uzasadnienia. Dawniej to w ogóle sądy się tak za bardzo tymi terminami nie przejmowały. Czasem to po kilka miesięcy trwało sporządzenie takiego uzasadnienia. Teraz, co oczywiście należy docenić, sądy się starają zmieścić w tych 30 dniach, no ale żeby już w ciągu 12 dni wydać, znaczy no, sporządzić takie uzasadnienie, no to jest, no, dla mnie jest niespotykane. Po raz pierwszy czym się takim spotkałem. No i po raz pierwszy, a zajmujesz się tymi tematami cztery już dekady. Tak jest, tak jest. Widziałem dziesiątki, może setki wyroków, uzasadnień i naprawdę no to jest tutaj sąd rekord moim zdaniem szybkości uzasadniania wyroku ustanowił. No, być może po prostu sąd, no nie wiem, no jest prywatnie, że tak powiem, zwolennikiem spalarni, w związku z tym się sprężył, bo chce pójść tej firmie na rękę. No a być może tutaj no, jakieś inne czynniki zagrały. Istnieje domniemanie, podejrzenie, no oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, że to uzasadnienie już było wcześniej sporządzone przed wydaniem wyroku, przynajmniej częściowo. Stąd udało się tak szybko je przygotować. Oczywiście gdyby tak było, jak mówię, to byłaby to rażąca no, nieprawidłowość, bo wyrok powinien być na posiedzeniu, no w dniu wydawania tego wyroku dopiero wydany, nie wcześniej. Także zastanawiająca ta szybkość działania sądu. Myślę, że sąd no nie powinien się tak bardzo śpieszyć, no bo przecież no można wykorzystać te 30 dni, jakaś refleksja tu powinna nastąpić. Być może gdyby był wyrok lepiej uzasadniony, to tych naszych zarzutów by nie było albo byłoby ich mniej. Więc to jest trochę dziwna sytuacja. W tej batalii o łódzką spalarnię, przeciwko łódzkiej spalarni, pojawiają się też wątki związane z wydobywaniem informacji o tym całym procesie planowania spalarni w Łodzi, wydobywanie tych informacji z Urzędu Miasta Łodzi. Tak. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, do tego służy prawo o dostępie do informacji publicznej. I Towarzystwo na Rzecz Ziemi zwracało się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej właśnie w temacie spalarni na Widzewie. Zwracaliście się do urzędu. Jaką odpowiedź, co w tym temacie się dzieje w tej chwili? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź. Pytaliśmy
zasadniczo właśnie o sprawy dotyczące etapowania, czy było to etapowanie, czy go nie było. Jeżeli było, no to na czym ono polegało, co tam zostało zrealizowane w ramach tego pierwszego etapu, powiedzmy. Pytaliśmy też o koszty tych wykonanych prac w ramach tego pierwszego etapu, jeżeli, o ile by do niego doszło. No i otrzymaliśmy odpowiedź, taką dość obszerną, no mówiącą o tym, co Łódź zrobiła, miasto Łódź zrobiło w tej sprawie, bo może trzeba wiedzieć, że Veolia to dopiero inwestorem jest tej spalarni bodajże od 20 roku, kiedy przejęła decyzję środowiskową, bo wcześniej, czy może od 18, bo tam już pewne działania, ta działka została przez Veolię w 18 roku przejęta, ale przed tym 18 rokiem, no to inwestorem tej spalarni miał być Urząd Miasta Łodzi. No i teraz dostaliśmy odpowiedź, że no po pierwsze owszem, były jakieś plany dotyczące etapowania, jakieś przyłącza tam miały być budowane w ramach pierwszego etapu, ale tak naprawdę do tego etapowania nie doszło. Zresztą tu jest taka no znamienna pomyłka dotycząca postanowienia z 16 roku, gdzie urząd nas informuje, że tam no, ta inwestycja będzie zgodnie z tym postanowieniem przebiegała etapowo, że będzie. No ale w postanowieniu jest napisane, że przebiega. No, to jest, czyli tu i teraz przebiega. To jest znamienna taka pomyłka, no oczywiście wynikająca z tego, że urząd już się teraz nie chce przyznać do tego, że tam poświadczył nieprawdę w tym jednym z tych postanowień. No i potem też tutaj urząd relacjonuje, jak to przebiegało całe to postępowanie, jakie tam działania były podjęte i co istotne informuje, że wydał na tą inwestycję, na ten etap przygotowawczy, czyli sporządzenie dokumentacji, konsultacje, też do końca nie wiemy na co, bo tutaj urząd nie podaje dokładnie, co aż tyle kosztowało. 6 938 953,83 zł wydał na realizację tej inwestycji. No sporo, bo myśmy to o to pytali w takim kontekście, czy tutaj urząd nie poniósł strat, czy tu do jakiejś niegospodarności nie doszło. No i urząd... Urząd, ja się wtrącę, żeby to też było jasne, urząd poniósł straty, to należy rozumieć urząd, czyli my wszyscy, bo urząd, miasto to my mieszkańcy. Oczywiście. I teraz urząd w ostatnim akapicie, może ja to go po prostu przytoczę w całości. Veolia Nowa Energia Spółka z o.o. w związku z rezygnacją z inwestycji przez miasto Łódź w lipcu 2017 roku nabyła od miasta prawo wieczystego użytkowania działki, na której miała ona powstać. Ponadto odkupiła dokumentację i opracowania dotyczące instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ale już niestety, i to na tym jest koniec, to jest ostatnie zdanie tego pisma, niestety urząd nie podał, za jaką kwotę zostało to prawo wieczyste i ta dokumentacja odkupiona. No co takie rodzi domniemanie, że gdyby to była kwota większa od tych 7 milionów, które Łódź wydała, no to pewnie by się urząd w tym pochwalił, że no nie poniósł żadnych strat, a nawet może zarobił, bo gdyby ta kwota była większa. No ale nie ma tej kwoty. No więc można domniemywać, że tu Łódź do tego interesu dołożyła, a je dołożyła, no to będziemy ten temat jeszcze drążyć. To jeszcze dopytam, bo wspomniałeś coś o kwestiach karnych. Co w tym temacie się dzieje? Wiemy, że prokuratora zajmowała się tą sprawą. Tak,
No, myśmy sprawę zarówno tego niedoszłego, można powiedzieć, skręconego etapowania, jak i tej ewentualnej niegospodarności, czyli tych wydatków poniesionych przez miasto Łódź na inwestycje, z której miasto zrezygnowało, zgłosili do prokuratury. Najpierw prokurator odmówił w ogóle zajęcia się tym tematem. Myśmy to zaskarżyli do sądu. Sąd w Łodzi nakazał prokuratorze prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Śledztwo zostało przeprowadzone, czy wszczęte i umorzone. I tak jest stan. No i myśmy na to postanowienie o umorzeniu śledztwa ponownie wnieśli zażalenie do Sądu Rejonowego w Łodzi. I w tej chwili nie wiemy, to już kilka miesięcy temu miało miejsce. Czekamy na jakąś informację. No, na razie ani prokurator nas nie poinformował, że przekazał to do sądu, ani sąd nas też nie poinformował, że ta sprawa wpłynęła. Nie wiemy, co się dzieje. Czekamy. Nie mamy wpływu na to, co robi prokurator w tej sprawie za bardzo. Jasne. A kto twoim zdaniem skorzysta, a kto straci na wybudowaniu spalarni w Łodzi? No oczywiście stracą mieszkańcy, nie tylko Łodzi, ale też stracą mieszkańcy całego kraju, bo jest coś w tej chwili takiego jak podatek od braku recyklingu. 800 euro od każdej tony plastiku niepodanego recyklingowy, czyli jeżeli odpady z tworzyw sztucznych trafiają do spalarni, no to koszty tego ponosi państwo, czyli całe społeczeństwo. Oczywiście też mieszkańcy Łodzi. My mówimy tak, znaczy ja to mówię od dawna, bo zwolennicy spalania odpadów mówią, że spalarnia to jest jakby ten nieodzowny element i spalarnia stanowi domknięcie systemu gospodarki odpadami. No ja to parafrazuję trochę złośliwie i mówię, że spalarnia to jest jedynie domknięcie systemu dojenia mieszkańców. Czyli po prostu wyciąganie pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Natomiast no, zyski trafiają do prywatnego inwestora. No i tutaj mamy ten podatek od braku recyklingu, który już podałem po stronie kosztów, które ponoszą mieszkańcy. Mamy od 28 roku dojdą opłaty za emisję CO2. Oczywiście mamy opłaty w granicach 500 zł od każdej tony odpadów, które trafia do spalarni. W Rzeszowie po uruchomieniu spalarni opłaty za odpady wzrosły dwukrotnie, jakie miasto musiało ponosić. No i oczywiście mamy emisje, na które są narażeni mieszkańcy. Tak to niestety wygląda, ten bilans. Emisje między innymi rakotwórczych dioksyn dodam. A powiedz Piotrze, co odpowiadasz osobom, które mówią, no przecież jak nie będzie tej spalarni w Łodzi, to nas odpady zaleją? No właśnie, bo jeszcze jest może jeszcze jedna istotna rzecz, że grozi Łodzi i wielu innym miastom nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i kary w związku z tym związane. Może mało kto o tym wie, ale w 2025 roku, no czyli już za dwa lata, 55% odpadów wszystkich komunalnych ma być poddawane recyklingowi. No to są w tej chwili ten próg wynosi za ubiegły rok 25% i już znaczna część miast czy gmin w Polsce nie osiągnęła tego wymaganego poziomu. Czyli po prostu my musimy iść w kierunku recyklingu.
gospodarki w obiegu zamkniętym, ponownego wykorzystania, ograniczenia ilości odpadów także, czyli ekomodulacji, zamiany plastików na inne, łatwiejsze do przetwarzania materiały, tak żeby zmniejszać ten podatek, którym całe państwo jest obciążone, o który już wynosi za ubiegły rok, bo to już jest kwota znana, prawie 3 miliardy złotych. To mało kto o tym wie, mało się o tym mówi. Za mało zdecydowanie się o tym mówi. Więc jakby spalarnie to jest przeżytek. To już tak jak, nie wiem, wóz drabiniasty jest. Teraz idziemy w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym. Tu musimy wszystkie wysiłki w tym kierunku skierować. A jak wygląda walka obywateli ze spalarniami w Polsce? Czy tutaj w Łodzi to jest wyjątek, czy te batalie toczą się gdzie indziej też? Nie, no oczywiście, że się toczą. Myślę, że jest około 40 aktywnych grup w tej chwili w Polsce, które walczą ze spalarniami. No praktycznie to się pokrywa z mapą projektowanych spalarni. Tak, wydaje mi się, że prawie w każdej miejscowości, gdzie jest projektowana spalarnia, jest też grupa mieszkańców, która stara się temu przeciwdziałać. A to ostatnie pytanie, czego my mieszkańcy powinniśmy dzisiaj żądać od polityków i urzędników w Łodzi, a czego wymagać od siebie? No na pewno wymagać należałoby od urzędników, żeby poważnie podeszli do tego problemu, do problemu gospodarki odpadami. Nie liczyli na to, że prywatny inwestor rozwiąże ten problem, bo on tego problemu nie rozwiąże, a jeszcze go bardziej pogłębi. Po prostu musimy, gminy muszą poważnie zacząć działać w tym zakresie, szukać rozwiązań. Są rozwiązania. Ja może nie jestem tutaj w tym zakresie ekspertem. Są koledzy ze stowarzyszenia na przykład Zero Waste Polska, którzy mają rozwiązania, mają wiedzę w tym zakresie, mają rozeznanie, jak z takimi problemami poradziły sobie gminy za granicą. Jest grupa gmin zrzeszonych właśnie w tym stowarzyszeniu Zero Waste, które po prostu mają bardzo dobre efekty. I dla nich takie 55% recyklingu to nie jest problem. Tylko z tych doświadczeń należy skorzystać. A mieszkańcy po prostu powinni naciskać na władzę, żeby zaczęły działać w tym kierunku. I oczywiście nie pozwalać na budowę spalarni, bo to jest ślepy zaułek. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Dziękuję za rozmowę, Piotrze. Dziękuję bardzo również. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!